13 maja w Bibliotece Centrum Kultury odbył się konkurs wiedzy o twórczości Kornela Makuszyńskiego. Pierwsza część zmagań obejmowała dorobek literacki autora, zwłaszcza utwór Panna z mokrą głową. Natomiast druga część konkursu miała na celu sprawdzenie wiedzy uczestników na temat adaptacji filmowej tej książki. Dlaczego pan Podkówka przestał uczyć sirenkę? Pan Podkówka przestał uczyć sirenkę, ponieważ jej ojciec nie mógł pieniędzy, żeby mu zapłacić. Tak jest. To okazał się złodziejem logów i złodziejem logów okazał się brat Adama, Jan. Nepomuceń. Tak jest. Tak. Kto uratował Francuza i Adasia z piwnicy harcerza? To nie jada z płaskiego talerza, ojca? Tak. Jaką propozycję od doktora dostała ciotka Amelia? Ciotka Amelia dostała propozycję od doktora, żeby pomagać mu z domu. Dobrze. Gdzie Camille de Verrier ukrył skarb? Camille de Verrier ukrył skarb w spróchniałym piu drzewa. Dobrze. Nie tylko, prosiłbym choć jeden dzień bez ekstrawagancji. Dzisiaj mamy urodziny babci. A które to urodziny? Które urodziny babci będą obchodzone? Dwa i odpowiedź wpisujcie. Żeby jakiego nieszczęścia nie było. Irenko, a już mamy dekorować salę, dobrze? Dobrze, tak się. Jasiu, zostaw te jajka. Jasiu! Tak, pomogę ci, mamusiu. Jestem. Jasiu! Licio, zadziesz go? Ani mówiła. Przynieś mi konfitury od razu. Dobrze. Kto będzie dzisiaj na przyjeździe? Pytanie brzmi. Kto będzie na urodzinach babci? Laureatami konkursu zostali trzecie miejsce Luisa Hellman i Łukasz Wojtasiński, drugie miejsce Izabela Ryś i Katarzyna Giemza, pierwsze miejsce Aleksandra Huk. W kategorii wiedzy o filmie Panna z mokrą głową zwyciężyła Wiktoria Pacak.